Cześć kochani, witajcie na kanale 4 Bookery. Ja jestem Asia Joanne the Siren i w tym filmiku będziemy czytały wspólnie książki od wydawnictwa Jaguar i pokażę Wam mój TBR. Trochę miałam trudny wybór w tej kwestii. Nie wiedziałam, którą pozycję wybrać jako drugą, ale zdecydowałam się właśnie na lore, które będę czytała na czytniku. I tutaj muszę przyznać, że to jest pozycja, na którą naprawdę miałam ochotę od dawna, ale jakoś tak nie mogłam się za nią zabrać, więc to jest dobry powód, żeby ją w końcu przeczytać. No i druga, myślę, że bardzo oczywista, czyli Heartstopper, ulubieniec Bookstagrama. I tutaj też jakoś tak nigdy nie było mi po drodze, ja zawsze chciałam przeczytać, słyszałam masę dobrych opinii, chyba nie słyszałam żadnej złej. I Pola też uwielbia i często mówi, jakie to jest słodziutkie, więc chcę na pewno przetestować. A jest to historia dwóch chłopaków i ich relacji, tego jak odkrywają siebie nawzajem, poznają i jak ta ich relacja się rozwija. Dlatego myślę, że zacznę od niej właśnie i widzę się z Wami na update'cie. Dzień dobry, witam się tutaj z Wami po raz pierwszy w tym filmiku i jak wiecie, czytamy książki Jaguara, także ja przychodzę Wam pokazać taki mój mały TBR i dzisiaj chcę zacząć już pierwszą książkę z tych moich dwóch propozycji. Widzicie, trzy książki, ale będę tutaj czytała dwie, bo myślę, że z większą ilością się nie wyrobię. Ewentualnie mam taki plan, żeby sobie na BookBeatie posłuchać czegoś od Alice Osman. I jakby to jeszcze nie jest wydawnictwo Jaguar, ale w tym roku wydawnictwo Jaguar zaczęło wydawać Heartstoppera, co naprawdę bardzo mnie cieszy, bo to jest Heartstopper and Nick and Charlie, jakby oh my god. Ja teraz właśnie na BookBeatie przesłuchałam audiobooka Nick and Charlie. To jest taki dodatek, który jest normalnie pisany prozą, nie tak jak, w sensie nie jest powieścią graficzną, to jest taki króciutki dodatek, on ma chyba 100 coś stron, a audiobook trwał niecałe 2 godziny i słuchałam go właśnie po angielsku, ale to już tak strasznie off top, jeśli chodzi tylko o Nick and Charlie. Ja tego przesłuchałam i teraz jakoś 2 tygodnie po zaczęło się na TikToku pojawiać taki jakby taki trend. I to jest z tego audiobooka i jak ja to pierwszy raz usłyszałam, to miałam takie oh my god, to jest serio to? I'm done. Okej, przechodzimy do TBR-u. Książką, którą dzisiaj zacznę, jest The Gravity of Us i ja tą książkę już, ona do mnie przyszła przed targami, przed PTK, przed targami w Poznaniu i bardzo się cieszyłam, mogłam się doczekać i do dzisiaj w sumie jej nie przeczytałam przez to, że miałam teraz totalny zastój czytelniczy, ja nic nie czytałam. Wracając do The Gravity of Us, to podobno to ma na razie takie właśnie spoko opinie, ja lubię takie książki, to jest nic nowego. Mamy tutaj tematykę kosmosu, więc to też będzie fajne. Jestem ciekawa, jak to tutaj zostanie poprowadzone i oczywiście romans. Ja muszę przeczytać tego opis, bo ja zapomniałam, czym to jest. Podobno, w sensie w recenzjach czytałam, że dosyć szybko tutaj się ten romans rozwija i to jest takie, wiecie, takie serio szybkie, czasami za szybkie, więc jestem po prostu ciekawa, co ja będę o tym sądzić. No i dzisiaj przyszła do mnie paczka od Zosi, którą bardzo pozdrawiam. I to jest Zły Król po polsku, więc będę miała też tą całą trylogię po polsku, żeby nie było, że wiecie, bo jednak jest różnica. Jak tutaj będzie przypał z tą książką, że się okaże, że to jest serio niedobre, to no to nie wiem, tej angielskiej na pewno nie sprzedam, bo mam tutaj właśnie podpisy z targów. Co do Złego Króla, to ja jakby po Okrutnym Księciu nie miałam aż takiego mega boom wow jak wszyscy. Było po prostu ok. Ja wtedy też dużo fantastyki jeszcze wcześniej nie znałam, więc nie miałam takiego rozeznania i ciężko mi się to czytało trochę, ze względu na to, że ja nie wiedziałam, o co chodzi, nie umiałam się po prostu wczuć w ten świat przedstawiony i boję się, że tutaj znowu trochę pozapominałam tych wszystkich postaci i że będzie problem z wróceniem się do tego świata, ale nie chcę już robić rereadu Okrutnego Księcia, bo to będzie takie bardzo naciągane i na siłę. Także przejdziemy sobie od razu do tego i podobno no, końcówka jest lepsza, niektórzy tutaj na początku się nudzą czy coś, więc mam po prostu nadzieję, że to nie wywoła u mnie jeszcze większego zastoju czytelniczego, bo będzie źle. Hej kochani, z tej strony Michaela z 100 Książek, to jest moja część TBR-u. Postawiłam na 2 tytuły. Pierwszy to jest w miarę możliwości nowość, czyli Piękno i Bestie. Jest to zbiór opowiadań, a dokładniej baśnie, niestandardowe. Mamy to właśnie klasyczne opowiadania typu właśnie Królewna Śnieżka, Czerwony Kapturek, wiecie, te, które my kojarzymy z dzieciństwa.
Tylko one są niestandardowe. Tyle na razie wiem. Kojarzę z live'a u Fantastyki na luzie, że troszeczkę przypomina to te baśnie bez cenzury, które kiedyś tam wyszły na nasz polski rynek wydawniczy. I to w sumie tyle. Bardzo mocno przyciągnęła mnie okładka oraz to, jak często widziałam ten tytuł w ogóle na Instagramie. Pamiętam, że dziewczyny w ogóle sobie wybierały opowiadanie, z którym się właśnie utożsamiają, które właśnie staje się inspiracją do stworzenia danego zdjęcia. I bardzo mi się podoba ten koncept, dlatego stwierdziłam, dobra, zobaczymy, spróbujemy. Może będzie to coś fajnego, coś innowacyjnego, a jeżeli nie, to chociaż fajne czytadło. Za to drugi tytuł to jest Siostra Gwiazd. Jest to pierwszy tom z serii, właśnie z trylogii. Kompletnie nie wiem nic o tej książce, oprócz tego, że właśnie mamy tutaj chyba czarownicę. A ja jako taka domowa szeptucha, to lubię czasem sięgnąć po takie właśnie motywy magiczne. Dlaczego ten tytuł? Ten tytuł głównie dlatego, że nie tak dawno, oczywiście, Ada czytała pierwszy tom i ją tak wciągnął, że przeczytała w ten sposób całą trylogię. No i jeszcze Estera do mnie z strony czytała pierwszy tom, mówiła, że spoko. Więc zobaczymy, jaka będzie moja opinia. Nastawiam się na to, że będzie wciągająco po prostu. Nic więcej nie oczekuję, po prostu chcę się dobrze bawić. Obydwa tytuły będę czytać w ramach abonamentu Legimi, czyli będę wykorzystywać moje ukochane synchrobooki, czyli lektor Iwona będzie czytać mi książki. Ja lubię w ten sposób właśnie nadrabiać tytuły, które mnie interesują, których nie mam fizycznie, bo w ten sposób mam po prostu na nie czas, bo mogę sobie odpalić je na przykład przy pracy, przy jakichś takich małych porządkach domowych, wiecie, o co chodzi. Także nie przedłużając, lecę z czytaniem, no i lecę też na uczelnię, bo dzisiaj jest akurat mój dzień właśnie stacjonarny. Także do usłyszenia. Hej, z tej strony Pola, Madeline Booklover. Pierwszy raz się witam z Wami w tym filmiku z czytania książek wydawnictwa Jaguar. Szczerze mówiąc, jestem podekscytowana no maksa, bo uwielbiam książki wydawnictwa Jaguar. Jest to jedno z moich ulubionych wydawnictw, bo wydają książki, które faktycznie mi się podobają. Także niech ten miesiąc będzie wspaniały. Zaczniemy od książki, która już za niedługo do mnie przyjdzie, czyli The Gravity of Us. Książka, z tego co wiem, o tematyce LGBT z jakimiś elementami kosmicznymi. Coś, co w sumie jest interesujące i takie nietypowe dla młodzieżówek, a zwłaszcza queer młodzieżówek, także I'm excited. Z tego co wiem, mamy tutaj jakąś misję z wylotem na Marsa, reality show w tle. Zobaczymy, na czym to będzie polegać. Kolejną książką, a bardziej komiksem, jest Heartstopper tom trzeci. No, ja już nie mogę się doczekać, aż przeczytam ten tom trzeci, bo ja uwielbiam dwa poprzednie. Zresztą czytałam, z tego co wiem, chyba cztery części po angielsku w aplikacji Tapas. Teraz robię reread i robię ten reread po 2 latach, od razu mówię. Także nie pamiętam, co do końca działo się w poszczególnych tomach i w ogóle jak to tam się rozwinęło. Także jest to takie troszeczkę czytanie tej historii na nowo. No a poza tym zobaczę też, jak wygląda tłumaczenie. I no nie mogę się doczekać, bo jedną rzecz pamiętam jednak, że w tym tomie będziemy mieć wycieczkę chyba do Francji. No cudownie, ja uwielbiam Francję, w sensie nie byłam tam jeszcze, ale chcę tam poczytać o tym klimacie i tak dalej. I w końcu chcę tam pojechać. Tak w ogóle, czy ja powiedziałam, że to jest mój TBR na czytanie z Jaguarem? Chyba nie, także teraz informuję Was, że jest to TBR na ten odcinek. Trzecią książką nie wiem, co będzie. Jeszcze nie zdecydowałam, zależy od tego, na co będę mieć ochotę i pewnie będę jako ostatnie to czytać. Myślę nad jakimś romansem jaguarowym, takim typowym od nich, czyli od niemieckich autorek. Uwielbiam te romanse. Inaczej, czytałam tylko Monę Kasten i bardzo mi się podoba. Chciałabym spróbować też z innymi autorkami, czy faktycznie tak dobrze piszą jak Mona. Jak wiecie, ja uwielbiam Monę. Taka jest prawda. I tutaj mam strasznie dużo serii, bo dużo serii też wyszło w wydawnictwie Jaguar właśnie z tych romansów. Ewentualnie wezmę się za These Violent Lights, o którym jest naprawdę głośno od
dwóch miesięcy, miesiąca i kukiet to wyszło. W każdym razie chyba, no od niedawna, wszyscy to czytają, większości się podoba i większości lubi. Tam coś się dzieje w Szanghaju, więc taki klimat chiński. Jednocześnie mamy tam elementy chyba fantastyczne, z tego co wiem. Jakieś dwa gangi. Taka tematyka, która faktycznie mi się podoba. Ewentualnie lore, czyli to są jakieś igrzyska między bogami. Tutaj lore jest jednotomówką, This Violence Delights jest serią. Chyba tak, tak, jest serią, bo widziałam drugi tom. No, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Albo to i będę na pewno was update'ować na bieżąco i będziecie wiedzieć wszystko. Hello, przychodzę do was z mini update'em odnośnie The Gravity of Us, które aktualnie czytam i jest pierwszą książką w tym filmiku, z tego co wiem. A jestem już po 230 stronach i powiem wam jedno, tą książkę się bardzo szybko czyta i jestem pod wrażeniem tego, bo nie spodziewałam się, że naprawdę będzie się przez nią tak płynąć i naprawdę oddam jej troszeczkę moje serce, bo taka jest akurat prawda. Jest to comfort read. Już teraz wiem, że jest to comfort read i naprawdę dobrze się czuję czytając ją. Myśli bohatera są tak oddane, że możemy się bardzo z nim utożsamić i no, poczuć tak naprawdę, co on czuje, wejść w jego skórę. To, jak już wiecie, uwielbiam w książkach i tego właśnie szukam, żeby nasi bohaterowie nie byli po prostu tacy, no, nieludzcy, tacy bez emocji, no bo to jest drugi człowiek, zawsze są w nim jakieś emocje względem czegoś. Także to jest świetnie przedstawione. Przede wszystkim powinnam powiedzieć, że jest to książka, w której na pierwszym planie jest romans. To musicie wiedzieć. Faktycznie jest tutaj wątek LGBT, ale nie jest to główna część książki. To szczerze mówiąc myślałam po tym opisie, że będzie jednak i po tej okładce zresztą, bo mamy dwóch chłopaków i tyle, nie? No i jeszcze Of Us. Mamy tutaj głównie postawione na relacje między rodzicami a naszym głównym bohaterem, na to jak wszystko może wywrócić się do góry nogami, na to czy tak naprawdę rodzice słuchają swoich dzieci i w ogóle patrzą na to, jaką mają opinię. Mamy tutaj naszego głównego bohatera Kala, którego tata dostaje decyzję odnośnie tego, że wygrał taki casting, dzięki któremu poleci na Marsa. I jednocześnie weźmie udział w takim reality show, który jest, bo tak jakby kręci się wokół astronautów. Ludzie w tej rzeczywistości, powiedzmy, bardzo lubią te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół rodzin astronautów oraz wobec właśnie samej osoby astronauty. Chłopak musi przeprowadzić się z Nowego Jorku do Teksasu. Już nie pamiętam, jak się nazywało to miejsce, w którym on mieszka. W każdym razie do Teksasu. Do takiego miasteczka, w którym mieszkają sami astronauci. I tam musi się zmierzyć z kompletnie inną rzeczywistością. Oprócz tego, że jest tam kompletnie inny klimat niż w Nowym Jorku, to po prostu musi porzucić swój kanał, który prowadzi. Taki kanał, program o Nowym Jorku, o wiadomościach, które tam się dzieją i tak dalej. Carl chce zostać dziennikarzem, dlatego właśnie prowadzi ten swój program. Dostaje między innymi staż w takim miejscu jak BuzzFeed, nie wiem czy ono faktycznie istnieje. To jest chyba jakiś taki program z rozrywką oraz wiadomościami. No i musi porzucić ten staż, który był dla niego bardzo ważny i dzięki któremu miałby szansę rozwijać się w tej swojej pasji. No, tak jak mówię, jego całe życie staje do góry nogami i musi się przeprowadzić. Widzimy jak bohater dostosowuje się do tego, z czym wiąże się po pierwsze sława, jego rodziny, przeprowadzka, w ogóle zmiana całego otoczenia. Ale oprócz tego mamy jeszcze przedstawioną rodzinę głównego bohatera. Tatę, który goni za ambicjami i nie do końca patrzy na swoją rodzinę, co oni o tym sądzą, który wielokrotnie rani Kala właśnie tym zachowaniem, że w ogóle nie patrzy, co on sądzi, w ogóle go nie słucha. Oraz mamę, która też nie do końca dobrze radzi sobie z sytuacją przeprowadzki. Nie jest to dla niej komfortowa sytuacja, zwłaszcza, że przeprowadza się pierwszy raz w swoim życiu,
bo od dzieciństwa mieszkała w Nowym Jorku. Rodzice Kala cały czas się kłócą. On sam nie chce wracać do domu, woli siedzieć na mieście i odrywa swoje myśli od sytuacji rodzinnej, nagrywając między innymi swój program w Nowym Jorku. Dlatego właśnie dla niego ważne jest pozostanie w Nowym Jorku. Tak, przechodzimy dalej do moich takich rozważań. Powiem wam szczerze, że troszeczkę za szybko rozwija się tutaj wątek romantyczny. Tutaj główny bohater wraz z innym bohaterem zbyt szybko i trochę nienaturalnie nagle są ze sobą i to było dla mnie dziwne, szczerze mówiąc, ale widać, że autor tak naprawdę nie stawia na to, że nie zależy mu aż tak bardzo na tym, żeby pokazać tutaj ten romans, on jest tylko takim tłem. Najważniejszy właśnie jest ten cały opis tej misji oraz relacji między rodzicami. I to tak naprawdę cały czas nas pochłania w tej książce. Właśnie to, że nie wiemy do końca, co się wydarzy zaraz, że chcemy wiedzieć co chwilę, co się będzie działo. I to są chyba takie rozmyślenia moje na teraz, ale myślę, że będę jeszcze ich mieć trochę, jak skończę książkę. Przechodzę do was z pierwszym update'em. Wczoraj wieczorem i trochę dzisiaj rano zaczęłam sobie właśnie Piękno i Bestię. O. Zostało mi godzina 15 do końca z mniej więcej 6, więc jestem bliżej niż dalej. Mamy tutaj tak, Czerwonego Katurka, Królewnę Śnieżkę, Śpiącą Królewnę, Rozszpunkę, Jasia i Magiczną Fasolę, Jasia i Małgosię, Piękną i Bestię, Sinobrodego, Kopciuszka, Małą Syrenkę, Tyletitury, nigdy nie umiem wymawiać tej postaci, przepraszam, i Piotrusia Pana. A więc tak, każdy z tych opowiadań zaskakuje końcówką najbardziej, bo początek jest w miarę klasyczny. Ja po prostu jestem pewna właśnie podziwu, jakie tutaj mamy rozwiązania fabularne, bo osobiście ja na nic takiego nie wpadła. Też ja czytałam właśnie baśnie bez cenzury, czytałam też ogólnie w miarę możliwości baśnie Grimma w różnych przekładach, w różnych wersjach. Też znam je trochę z filmów, bajek i tak dalej. Jeszcze nigdy nie spotkałam się z takimi zakończeniami tych historii, więc ja jestem jak najbardziej pozytywnie zaskoczona. Tutaj mamy bardzo dużo takich wątków jednak feministycznych, bo główne bohaterki, mimo że żyją w czasach, kiedy mamy takie właśnie średniowiecze, kiedy to mężczyźni władają światem, kiedy kobieta jest tak zwanym podnóżkiem, to one jednak starają się przeforsować siebie, swoje umiejętności, swoją osobowość i pokazać, że są na przykład warte miłości, że to, co dobre uczyniły w życiu, zasługuje na uwagę. Tak, mamy też tu bardzo dużo też, znaczy bardzo dużo, no mamy kilku bohaterów też męskich, od których czuję trochę taki queer vibe, którego nie umiem wyjaśnić do końca, ale okej. Okay. Moje ulubione opowiadania na ten moment to Śpiąca Królewna za właśnie ten queer vibe, który wyczułam. Don't judge me. No oczywiście w moim serduszku zawsze są wszystkie wersje Pięknej Bestii, więc tutaj również mamy ogromny plusik. Kopciuszek i Mała Syrenka. Wow. Wow. W ogóle w Kopciuszku też spodziewałam się, że będziemy mieć motyw tęczowy. Ostatecznie mamy bardziej motyw przyjaźni, ale i tak szanuję. Mała Syrenka. Ja ogólnie nie byłam nigdy taką wielką fanką na przykład animacji z Małej Syrenki z Disneya, ale głównie ze względu na to, że no to było infantylne, w sensie chcesz mieć nogi, chcesz pójść do świata ludzi tylko dlatego, że spotkałaś typa i był ładny i nie zamieniałeś z nim ani jednego słowa. Bez sens. I tutaj właśnie mamy przełamanie tego i powiedzenie wprost, że stara, ale to jest bez sensu. Ja ogólnie uwielbiam różnego typu retellingi, właśnie nawiązania do historii, które w teorii znamy, ale przemieniamy je w taki magiczny sposób, że nie spodziewasz się tego, co może się wydarzyć, co scenarzysta właśnie wymyślił. Ja bym też w ten sposób właśnie określiła ten zbiorek opowiadań, że jest to coś, co znamy, ale też coś nowego, coś świeżego.
I jestem po prostu w głębokim szoku i podziwiam osobę pisarską za właśnie takie podejście do tematu. Coś takiego właśnie chciałabym czytać, jak byłabym młodsza, żeby też dowartościować siebie jako młodą, dojrzewającą kobietę. I też, żeby właśnie odczarować te baśnie z tej takiej trochę infantylności, trochę takiego idealizowania świata, drugiej osoby, związku, relacji, miłości, ogólnie emocji, bo świat nie jest różowy oraz nie jest czarno-biały. Świat jest szary i według mnie to trochę pokazują te książki, znaczy te opowiadania, że właśnie świat potrafi być przerażający, groźny, ale po prostu czasem wystarczy być sobą i może czasem też posłuchać kogoś mądrzejszego, żeby pójść w dobrą stronę, może tak. Jestem ciekawa tych ostatnich dwóch opowiadań. W ogóle z takich największych zaskoczeń to dla mnie był Sinobrody. Bo szczerze, ja nie patrzyłam, jakie są tytuły opowiadań wcześniej i jak słuchałam, to ja myślałam, że to jest Piotruś Pan. Legit. Ja myślałam, że to jest Piotruś Pan. A teraz patrzę, że to był Sinobrody. I ja mam takie... Czy ja kiedyś się spotkałam z Sinobrodym w ogóle w literaturze, popkulturze? No oprócz może Piratów z Karaibów, no to wydaje mi się, że nie. Więc wow, bo to jest postać, której chyba mało kto kojarzy, zna, a okazała się bardzo ciekawa, intrygująca. I mówię, dla mnie no, spokojnie mogłaby zastąpić Piotrusia Pana, więc zobaczymy też, jakie będę miała odczucia właśnie po Piotrusiu. Wyszłam specjalnie na podwórko wam nagrać wstawkę o The Gravity of Us, ale jest za zimno. Nie, bo mnie to przywieje. A więc, czytałam sobie wczoraj The Gravity of Us i jestem na chwilunia. Równo setnej stronie, więc mogę już coś na temat tej książki powiedzieć. Na razie, jeśli chodzi o wątek romantyczny, nic tutaj nie było. Takiego, no ale dobrze, no bo to jest dopiero 100 stron i strasznie szybko to poszło, na szczęście, bo ja ogólnie teraz miałam taki zastój, że dajcie spokój, że ja najpierw przeczytałam 5 stron tej książki i myślę sobie, no nie, no ja tego nie przeczytam, ale na szczęście się wciągnęłam. Jeśli chodzi o zawiązanie fabuły, tak mniej więcej wam tutaj mogę chyba trochę poopowiadać, bo i tak będę miała na pewno najmniej książek z dziewczyn, więc mogę się nawet rozgadać. Tutaj jest temat kosmosu, ogólnie NASA i misji na Marsa, bo tata głównego bohatera został wybrany właśnie do tej misji i w życiu tego głównego bohatera to zmieniło wiele, musieli się wyprowadzić i na razie w sumie tylko tyle wiemy, całkowicie do innego stanu, bo on mieszkał na Brooklynie, o ile się nie mylę, a tutaj do Teksasu. Więc jakby to jest daleko i tam poznaje innego chłopaka, którego z kolei mama jest powołana do tej misji i... No i na tym etapie na razie jestem, nic więcej się tutaj nie działo, także mam nadzieję, że będzie tak spoko, w sensie, że dalej będzie się szybko czytać, bo jednak mam teraz problem z tym czytaniem autentycznie i że nie skopią tutaj tego wątku romantycznego, bo w sumie nie wiem. Nie wiem, jak to ma wyglądać. Dosyć to jest takie przewidywalne, nie chcę marudzić, bo to jest jednak tylko młodzieżówka, ale no ja już jestem w stanie określić, co tutaj, jak się potoczy i nie wiem, czy tutaj będą jakieś mocne plot twisty, mam nadzieję, że tak, no bo lubimy plot twisty, które jednak jakoś tam nam zapadają w pamięć, ale nie wiem, czy to tutaj będzie, szczerze mówiąc. Właśnie skończyłam czytać pierwszy tom Heartstoppera i tak jak Pola mówiła, to jest tak słodziutkie, że ja nie mogę po prostu. Historia chłopaków jest naprawdę niesamowita i cudowna i po prostu możecie się nad nią rozpływać w nieskończoność. Jak obejrzałam zwiastun Netflixowego serialu właśnie o Heartstopperze, to było tak słodkie, że ja musiałam pójść przeczytać komiks. Czekam na kolejne tomy, zamówię je od razu.
bo jestem naprawdę, naprawdę ciekawa, jak historia chłopaków wygląda dalej, jak ich relacja wygląda. Co prawda na początku było mi troszeczkę trudno przyzwyczaić się do kreski, bo ona jest strasznie uproszczona w stosunku do, w porównaniu do mang. Ale po jakoś 20-30 stronie przestało mi to przeszkadzać i ja to przez ten komiks po prostu przepłynęłam na jednym posiedzeniu, mimo że mój kot miauczał strasznie i próbował mnie rozproszyć, to udało mi się ją przeczytać naraz i naprawdę to jest tak słodziutkie i jeżeli potrzebujecie czegoś takiego lekkiego, a zarazem wartościowego, to czytajcie Heartstoppera. I chciałam jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, że ja jestem zaskoczona, że to jest autorstwa Alice Osman, bo jako, że tą autorkę z Loveless i też swojego czasu Karolina Kombuk polecała jej książki, i jakoś tak nie zwróciłam nigdy uwagi na nazwisko autora Heartstoppera, więc to jestem bardzo pod dużym wrażeniem, że jest ta sama autorka. Jestem też bardzo zaskoczona, że to jest ta sama autorka tak naprawdę. No i jeszcze raz czytajcie Heartstoppera. Hello, przychodzę do Was z szybkim update'em odnośnie The Gravity of Us. Skończyłam ją i powiem tak. Do samego końca bardzo przyjemnie mi się ją czytało. Nadal byłam zaangażowana w historię, pomimo tego, że wiedziałam, jak to się skończy. Ta książka jest przewidywalna, ale jest takim typowym comfort readem, przy którym serio dobrze się czułam. I to by było na tyle, jeśli chodzi o The Gravity of Us. Już nie wiem, co Wam tu więcej powiedzieć. Jest po prostu przyjemna ta książka i zachęcam Was do przeczytania jej. Bo naprawdę ma tutaj wiele motywów i jest tutaj poruszone wiele spraw, które z którymi nie spotykam często się w literaturze i które są naprawdę ważne, zwłaszcza w literaturze młodzieżowej. Także czytajcie The Gravity of Us. Mam nadzieję, że spodoba Wam się równie bardzo, równie mocno jak mi. Zaczęłam czytać Lore i muszę przyznać, że naprawdę przez tą książkę bardzo się płynie. Ja nie wiem nawet, kiedy przeczytałam tyle stron, a jestem już za połową. I jest to historia właśnie tytułowej Lore, która pochodzi z rodziny łowców, czyli rodu wywodzący się od starożytnych bohaterów greckich. No i raz na 7 lat odbywają się łowy, czyli Agon. I bogowie olimpijscy, 7 z bogów zostaje zesłanych na ziemię pod postacią śmiertelników i jeżeli ktoś go zabije danego boga, to wtedy przyjmuje jego moce i może pomóc swojemu rodowi się rozwijać. No ale na poprzednich łowach 7 lat temu, kiedy Lore była jeszcze dzieckiem, jej rodzina została zamordowana. I po rozpoczęciu tych ona próbuje uniknąć bycia zamieszaną w to i tylko przeczekać to jakoś, żeby nikt jej nie zabił. Ale do jej drzwi puka ranna Atena. No i właśnie. I obiecuje jej pomoc w zemście na osobach, które zabiły jej rodzinę, jeżeli Lore jej pomoże. I cała fabuła jest naprawdę bardzo ciekawa. Cały pomysł jest naprawdę intrygujący i bardzo przyjemnie mi się to czyta. Jestem naprawdę ciekawa, co tam się dzieje, stanie dalej. Jest trudno się oderwać od tej książki, bo jest naprawdę naszpicowana akcją. Tylko przez to naszpicowanie akcją moim zdaniem cierpi kreacja bohaterów, bo ja nie czuję do nich żadnego przywiązania. Ja nie czuję, żebym lubiła kogokolwiek z nich. Są mi po prostu obojętni. Ale to są moje odczucia na teraz. Zobaczymy, może przez ostatnie 200 stron to się zmieni. Witam ponownie. Tym razem nie przychodzę do Was tutaj z update'em czytelniczym, tylko z taką pogawędką, że tak powiem. Już jestem ogólnie bardzo zmęczona i nie wiem dlaczego. W tym filmie, chyba przez cały film o Jaguarze, ja będę albo jakaś rozmazana, albo śpiąca, albo nie wiem co, no ale tak wyszło. Przychodzę porozmawiać. Heartstopper przede wszystkim i zapowiedziach wydawnictwa Jaguar, właśnie dotyczących Alice Osman i jej książek. Trochę wiem,
trochę wam mogę zdradzić, nie wiem ile. Zaczynając od Heartstoppera, to myślę, że nie trzeba nikomu już przedstawiać. Cieszę się, że one zyskały teraz taką mocną popularność i w ogóle 22 kwietnia, czyli za 5 dni wychodzi serial na Netflixa. Nie, ja jestem serio mega ciekawa, jak to wyjdzie. I szkoda, że w tym filmie... A w sumie ja wam zdążę jeszcze tutaj... Dobra, dogram wam tutaj reakcję na jakiś pierwszy odcinek, okej? Okay? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakby mam tutaj jeszcze takie... Naklejki mam nawet. Czwarty tom. Na pewno myślę, że będzie miał niedługo premierę. To jeszcze nie jest potwierdzone info od wydawnictwa, więc tak mi tutaj nie ufajcie. Czwarty tom czytałam w aplikacji Tapas. Jeśli chcecie Heartstoppera przeczytać po angielsku, to najlepiej w aplikacji Tapas, dlatego że... No, one mi się od razu spodobały, ale było mi strasznie szkoda dać 50 zł za jeden tom, jak to się czyta po prostu w jeden wieczór, można sobie na chillu przeczytać taki jeden tom i po prostu, no, było mi szkoda. Więc najlepiej czytać w aplikacji po angielsku i trochę jest zamieszanie tam z tymi rozdziałami, bo to nie jest tak na tomy pogrupowane, tylko po prostu są te jakby chaptery. Ale da się połapać, ja jestem w tym połapana, więc jak chcecie czytać i macie z tym problem, to do mnie piszcie na Instagramie, to pomogę. Że czytajcie, jeśli nie czytaliście. Ciepłe opowieści, mega cute na wieczór, serio. Ideolo, jakby to jest dobre always. No naprawdę, jeżeli teraz wyjdzie serial, to będzie tak mocne, że ja wam mówię. Ale wracając do Alice Osman i jeszcze ogólnie całego tego świata Heartstoppera, to ja ostatnio... przesłuchałam tego audiobooka Nick and Charlie i to jest dodatek i najpierw musicie znać komiksy, żeby ogólnie to przeczytać czy tam sobie przesłuchać. Przesłuchałam na BookBeatie, gdyby ktoś chciał wiedzieć, jest po angielsku, tego jeszcze nie ma w ogóle na polski przetłumaczone, bo jest problem z książkami Alice Osman po polsku i cieszę się, że wydawnictwo Jaguar się za to tak porządnie zabrało i że będą wydawać na pewno Loveless w maju, prawdopodobnie chyba ma premierę. Your Silence jest po polsku wydane, ale jest chyba bardzo słabo dostępne, więc gdyby się pojawiło wznowienie, to myślę, że bardzo wiele osób by na tym skorzystało. Dzień dobry, odzywa się do was. I jestem na 300 stronie samodniu. Tak w ogóle nie powiedziałam o tym, że czytam tą książkę i to był duży błąd. Ale teraz jestem, mówię, czytam. Mam sporo do powiedzenia, powiedzmy tak. Jest to pierwszy tom serii Someone, chyba coś takiego, Laury Knidl, czy jednej z niemieckich autorek Jaguara. No jest to romans, od razu powiem i zaznaczę. Mówiłam wam, że nie wiem, na co się zdecyduję, a zdecydowałam się w końcu na romans od Jaguara. Mamy tutaj naszą główną bohaterkę Mika. Wiem, że pełne imię to Michelle. I Michelle jest na studiach prawniczych, pochodzi z bogatej rodziny, w której tak naprawdę cała rodzina jest prawnikami. No nie jest to do końca kierunek, który ona chciałaby studiować, opuszcza dużo zajęć. Chciałaby studiować sztukę, no bo interesuje się komiksami, sama rysuje komiksy i w ogóle lubi malować, rysować itd., itd. Więc tutaj mamy ten temat sztuki przede wszystkim. I mamy Juliana, który studiuje architekturę, więc też jest z rysunkiem związany. Oboje mają tematy do rozmów, zwłaszcza, że Julian studiuje architekturę, czyli kierunek, który chciał studiować Adrian, czyli brat Micheli. Adrian 4 miesiące wcześniej, przed całą tej historią naszą, którą mam przedstawioną, znika po kłótni z rodzicami. Po tym, jak oni dowiadują się o tym, że jest homoseksualistą i oni tego nie akceptują. No i co ja mogę powiedzieć, już tak ze swoich odczuć. Jestem troszeczkę rozczarowana jedną rzeczą. Nie czuję niestety tutaj tego romansu w romansie, jeśli mogę tak to powiedzieć. Nie czuję w ogóle chemii między bohaterami i tak... No nie jest to do końca coś, co mi się podoba, no bo czytamy romans. Jednak bardzo szybko brnie się przez tą historię i naprawdę ona wciąga. Ja za bardzo nie chcę się w ogóle odciągać od tej książki, tylko po prostu czyta się cały czas. No ale jakby nie ma tego, co go w clue historii, czyli tego romansu, który jest, ale jest on taki... Znaczy myślę, że wielu osób mogłoby się spodobać, ale we mnie nie wywołuje tych emocji, które chciałam po prostu. No,
Więc troszeczkę rozczarowanie, ale zobaczymy, jak to będzie. Zostało mi jeszcze chyba jakieś 150 stron do końca, a jest momentami przegadana, to od razu mogę powiedzieć. Że ona jest bardzo długa, serio, bo ona ma 470 stron, sama historia, no 473, więc jest bardzo długa, no i te literki nie są może jakieś najmniejsze, czy tam największe bardziej, więc no, ale bardzo szybko się czyta i ten styl jest naprawdę taki przyciągający. Na ten moment mogę powiedzieć, że będę czytać Someone Else. Chciałabym spróbować i zobaczyć, czy jest lepsza. Co prawda ma gorsze noty na Goodreads, więc na razie mam trochę taki mętlik, bo nie wiem, jak będę oceniać tą książkę. Wiem, że będzie tu jakiś plot twist, więc czekam na niego. Boję się go, bo wiem, że dużo ludzi ma taki mind blow. Udało mi się skończyć Piękno i Bestie, czyli przesłuchałam dwa ostatnie opowiadania i dalej utrzymuję, że jest to naprawdę fajny zbiorek baśni, właśnie takich alternatywnych, takich bardziej mrocznych, trochę właśnie z lepszym przesłaniem, bardziej współczesnym. Co do drugiej książki, niestety nie udało mi się jej ostatecznie zacząć. Zapomnę. Ogromny zastój czytelniczy, który zdarza się mnie rzadko, ale jak już się zdarzy, to taki fest. Więc zamiast tego męczenia się z książką, żeby po prostu tylko ją zmęczyć, bo pamiętajmy też, żeby mieć przyjemność czytania, to sięgnęłam po serial. W zeszłym tygodniu miał premierę serial Heartstopper na bazie komiksów Alice Osman i ja po prostu jestem in love. Obejrzałam go już dwa razy całego, szykuję się też trzecie obejrzenie. To jest taki mój comfort watch. Ja po prostu jestem zachwycona tym, jak udało się dobrać aktorów do właśnie postaci, które my znamy. Wiemy, jak wyglądają, bo właśnie znamy je z komiksów. Mamy też bardzo fajną ścieżkę dźwiękową, w ogóle polecam sobie zobaczyć soundtrack na YouTubie albo na Spotify, właśnie to się fajnie słucha. No, najfajniej mi się oglądała na pewno sceny z pieskiem, bo ja jestem właśnie człowiekiem, który kocha zwierzątka, więc tak. Nelly po prostu jest moim ulubionym bohaterem. W serialu trochę więcej czasu antenowego dostały też postacie trochę poboczne, czyli właśnie najlepsi przyjaciele Charlie'ego, właśnie w kontekście ich relacji romantycznych, co mi się bardzo podobało. Jeden z tym się nie podobał, wątek Nika i Imogen, jeżeli tak się wymawia jej imię, bo tam jest, że dziewczyna jest już w nim zakochana, a on tego nie czuje i to mi było takie, zgrzytało mi to. Ale poniekąd rozumiem, po co to było, żeby bardziej pokazać też charakter Nika, więc wybaczam. Oczywiście mamy też w serialu homofobię, transfobię, pokazanie tak naprawdę trochę realnego świata, bo jednak otaczają nas tacy ludzie. Ale też, co najważniejsze, z tego serialu płynie taka mądrość, że każdy z nas ma prawo być tym, kim jest, tym, kim się czuje. Ma prawo kochać tego, kogo kocha i tak naprawdę nikomu nic do tego, dopóki nie robi się drugiej osobie krzywdę. Więc tak, ja po prostu traktuję ten serial jako taki wewnętrzne przytulenie, taki plasterek na gorszy dzień, jako coś jednocześnie wartościowego, z czym mogą się utożsamiać młodsi odbiorcy. To jest serial, który ja bym potrzebowała, kiedy byłam młodsza. I tak, po prostu to jest moja nowa miłość, nowe odkrycie i zamiast książek teraz oglądam seriale, więc shame of me, ale dobrze się przy tym bawię i nie jest mi wstyd. Także ode mnie to tyle. I na koniec przychodzę Wam zrobić taką moją krótką recenzję na temat The Gravity of Us, dlatego że obiecałam, że tutaj jakaś recenzja z mojej strony będzie. Troszeczkę mi zostało jeszcze, nie ukrywam, troszkę, ale mogę się już bardziej na ten temat ogólnie wypowiedzieć na temat tej książki. I powiem Wam, że jestem nawet pozytywnie zaskoczona pod względem
różnych motywów w tej książce zawartych. W sensie nie chodzi mi tylko o ten kosmos, ale też takie jakieś wartości rodzinne i takie motywy, no, których na co dzień nawet w młodzieżówkach brakuje. Teraz jest tego już trochę więcej, więc cieszę się, że po prostu tutaj to jest. Bo moje oczekiwania w stosunku do młodzieżówek też się trochę zmieniły i ja chcę teraz czegoś więcej, jeszcze jakichś takich bardziej niespotykanych wątków i takich lepszych wartości do przekazania, a nie tak o po prostu, no była spoko, luźna, na rozluźnienie, przeczytajcie sobie i zapomnijcie, wiecie o co chodzi. Tutaj to jest takie pomiędzy, więc ogólnie książka mi się podoba. Może ten romans nie jest jej najmocniejszą stroną, bardziej się bym właśnie tutaj skupiła na tych mniej spotykanych wątkach, które są mocną częścią tej książki. I jeśli ogólnie opis Was zachęca, to przeczytajcie naprawdę. Zaczynałam miesiąc temu, montowałam fragmenty, kiedy mówiłam, że mam zastój i teraz mogę powiedzieć to samo. Więc ja jestem w bardzo złym momencie, jeśli chodzi o czytelnictwo. Nie bierzcie mnie tutaj tak for seriously, naprawdę, bo... Więc co ja mogę więcej powiedzieć? Cieszę się, że została wydana u nas i jeśli macie ochotę, to przeczytajcie. Klimat tutaj też jest nawet tych Stanów, co jest fajne. Bo lubię, kiedy w książce jest po prostu dobrze opisane miejsce, gdzie akcja książki ma miejsce, dlatego że na przykład w polskich książkach to często jest totalnie zatracone. W niektórych zagranicznych też, ale tutaj jest fajny klimat. Czasami mi się to w ogóle z Arim i Dante kojarzyło. Nie będę już tutaj Wam dłużej przedłużać, dlatego że i tak ten film będzie miał na pewno bardzo długo i cieszę się, że mogłam być tutaj jego częścią, czytać książki Jaguara i przede wszystkim, no, ten Heartstopper tutaj skradł chyba cały odcinek. Nie wiem, czy dziewczyny coś o tym nagrywały, dowiem się jak to obejrzę, ale pozdrowionka dla wszystkich i widzimy się w kolejnym filmie. Hello, przychodzę do Was z ostatnim update'em, o którym kompletnie zapomniałam, że muszę go nagrać i dzisiaj wysyłamy już pliki. I dopiero dzisiaj sobie zdałam sprawę z tego, że nie nagrałam Wam update'u odnośnie samolotu po skończeniu. Także tak, tak jak Wam mówiłam, no książka jest odrobinę przegadana, jest mało romansu w romansie i nadal to podtrzymuję. Jednak był ten plot twist, o którym Wam mówiłam, coś czego nie do końca się spodziewałam, się domyślałam się dosłownie przed samym wyznaniem tego. Przed samym powiedzeniem tego, ale wcześniej nie podejrzewałam tego. Także był to dosyć wyjątkowy wątek i w ogóle wyjątkowy aspekt w romansie i z czymś takim się jeszcze nie spotkałam. No, coś oryginalnego w tych romansach, jeśli mogę tak to powiedzieć. Także życzę Wam miłego dnia, bo już się z Wami żegnam w tym vlogu i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Skończyłam czytać Lore. Oceniam ją na 3 gwiazdki, ale tutaj muszę przyznać, że fabularnie, bardzo ciekawie, bardzo intrygujący pomysł, fajna kreacja świata, aczkolwiek trochę przewidywalnie. Ja w większości tych przypadków miałam takie, że spodziewałam się, co się stanie zaraz, kto będzie kim i co się wydarzy. W momencie, kiedy był wielki reveal tego, kto zabił rodzinę Lore, i jak do tego doszło, to ja już się tak spodziewałam od paru rozdziałów, bo naprawdę dostajemy bardzo duży poszlak, więc to nie jest jakoś trudne, żeby się domyślić, że to sobie wszystko poukładać. No właśnie. Więc ja już się spodziewałam od paru rozdziałów, miałam takie nie, tylko nie tak, o nie, nie w ten sposób, ale no niestety tak było. Ale nie spoileruję nic. No ale właśnie, tak jakby więc o ile fabularnie naprawdę fajnie, i naprawdę przez tą książkę się płynie, nie wiadomo kiedy przeczytało się 50 stron i czyta się dalej, bo po prostu no, jest naprawdę naszpicowana akcją, tak jak mówiłam. Tylko gorzej jest z bohaterami, bo brakowało mi jakiejś ich prezentacji. Brakowało mi takiego czegoś, co sprawiłoby, że my naprawdę zaczynamy o tych bohaterów się martwić i przejmować się ich losami. Tego tutaj nie ma. Ci bohaterowie są naprawdę tacy płytcy i no, nie wiem, we mnie nie wzbudzali żadnych uczuć, żadnych emocji. Momenty, których groziła im śmierć, dla mnie naprawdę były obojętne. Po prostu czytałam je, ale bez żadnych emocji. A jednak chciałam, żeby taka książka wzbudzała we mnie więcej emocji, jeżeli tam się aż tyle dzieje i żeby ci bohaterowie byli trochę lepiej wykreowani.
No też uważam, że mogłoby być trochę mniej wydarzeń, bo naprawdę może były trzy spokojne momenty w tej książce. A tak cały czas fabuła pędzi do przodu. No właśnie pędzi kosztem bohaterów. Dlatego moja ocena to jest 3 gwiazdki, aczkolwiek bardzo mi się podobało i polecam jak najbardziej, jeżeli ktoś też lubi takie klimaty mitologii i Olimpu. Grecji. Okej, to było wszystko ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie nam lajka, subskrypcję i komentarz, jakie Wy książki byście chcieli przeczytać z wydawnictwa Jaguar. I widzimy się już niedługo na naszym kanale. Pa, pa!